że warto grać w piłkę, wiem o tym doskonale, dlatego że właściwie wychowałem się na takim piłkarskim podwórku, gdzie chłopcy z dwóch sąsiednich bloków zawsze montowali dwie przeciwstawne drużyny. Owszem, nie zostałem piłkarzem, ale myślę, że to była najprostsza droga do tego, by zostać sportowcem, by marzyć o wielkich sukcesach, i kiedy myśmy strzelali bramki, albo kiedy się je broniło, to albo krzyczeliśmy, że to właśnie Lubański, to Tomaszewski, to były czasy wielkich sukcesów drużyny Kazimierza Górskiego. Potem przyszły czasy nieco mniejszych sukcesów, ale marzenia pozostały. Wydaje mi się, że teraz jest ten najwłaściwszy czas, by marzenie odbudować. Gramy przecież na Euro, Euro jest u nas i po prostu piłka jest grą, która na nowo może tchnąć w nas dobrą energię. Popieram akcję Grajmy w piłkę, Robert Korzeniowski.